Prezydent Andrzej Duda przed nadchodzącym szczytem NATO w Waszyngtonie zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Z politykami wszystkich opcji spotka się w poniedziałek. Przed szczytem NATO w Waszyngtonie prezydent Andrzej Duda postuluje m.in. wzrost nakładów na obronność w poszczególnych państwach do 3% PKB, a także zabiega o doprowadzenie na wschodnią flankę strategicznych rurociągów z paliwem należących do sojuszu, które dziś kończą się w Niemczech. Na szczycie prezydentowi będzie towarzyszył wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Postanowiłem o zwołaniu na poniedziałek na godzinę 9 rano. Przed naszym wylotem do Waszyngtonu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie będzie możliwość dokładnie właśnie wymiany myśli i idei związanych z tym, co będzie omawiane od strony tej politycznej, przede wszystkim w czasie szczytu NATO, w gronie polityków, przedstawicieli wszystkich stron sceny politycznej, całej reprezentacji parlamentarnej. W sensie politycznym będziemy te zagadnienia omawiali. Szczyt NATO odbędzie się w dniach od 9 do 11 lipca.